Marta Szynik-Telerz, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Odgłosy Góry Zamkowej. Moim i Państwa gościem jest Szczepan. Dzień dobry. Dzień dobry. I Szczepan opowie nam o puzonie, ale zanim nam coś więcej opowie właśnie o tym instrumencie, to powie, dlaczego wybrał akurat puzon. Szczepan, dlaczego? Przedstawię to tak, moja historia jest trochę dłuższa, bo zacząłem się uczyć grać na trąbce prywatnie u nas swojego nauczyciela w Brennej, w miejscowości, gdzie mieszkam. Ale wysłał mnie na przesłuchania do szkoły muzycznej, żebym próbował tutaj na trąbkę się dostać. No i w trakcie tych przesłuchań komisja stwierdziła, że bardziej bym się nadawał na puzon. I od tego czasu po prostu zacząłem grać na puzonie. I myślę, że to jest bardzo dobra decyzja i cieszę się, że nie poszedłem w końcu na tą trąbkę. No właśnie, czyli ten puzon tak nie do końca, nie myślałeś o tym instrumencie, nie myślałem. A teraz jesteś zadowolony. Tak, bardzo. I jak długo uczysz się już grać na puzonie? 11 rok. Tak. Początki były trudne? Bardzo trudne nawet. No to co ci sprawiało najwięcej trudności? Najwięcej trudności na początku, pamiętam jak ja zaczynałem, miałem 7-8 lat, jak mi mój nauczyciel dał puzon do ręki, to mnie przewrócił. Potem na początku zawsze wydobyć dźwięk z puzonu, bo to wszystko dzieje się tutaj na naszych ustach. Musimy wydobyć ten dźwięk, żeby trafił do ustnika i potem na całego instrumentu. Mhm. Ale 11 rok, no to teraz chyba już sobie świetnie radzisz. Dzisiaj się przekonamy, ale co sprawia ci jeszcze coś, jakieś trudności? Oczywiście, puzon to jest, można tak powiedzieć, to jest jeden z instrumentów, który nie został do końca odkryty. Czyli cały czas go odkrywasz? Tak, nie tylko ja, wszyscy, bo na przykład, już mogę taką ciekawostkę powiedzieć, jako jedyny instrument ma suwak. Mhm. Nie ma tego więcej instrumentów i suwak, no, nie urodził się jeszcze taki, żeby mógł na nim zagrać tak idealnie. Taki jest bardzo dużo wirtuozów, ale moim zdaniem nikt nie zagrał jeszcze tak, żeby w 100% pokazać ten instrument. Mhm. To co ci sprawia najwięcej satysfakcji? Najwięcej satysfakcji sprawia mi to, jak gram, jak ćwiczę na nim i jak czuję, że mi to wychodzi. I to jest chyba największy motywator, to że pcha tak jeszcze dalszego ćwiczenia i to mnie kręci, to już mi się podoba. Mhm. Zacząłeś już tutaj o tych ciekawostkach, o tym suwaku. Czy jeszcze znasz jakieś takie ciekawe informacje na temat tego instrumentu? No ten puzon akurat, widzimy, ma wentyl. Tutaj taki guzik, to jest taki dodatek do puzonu, bo pierwotne puzony były bez wentyla, czyli były samą taką rurką tutaj. I ten wentyl służy do wydobywania też różnych innych dźwięków. Może widzowie się zainteresowali właśnie tym instrumentem. Jak byś ich jeszcze zachęcił do tego, że warto właśnie wybrać akurat puzon? Warto wybrać instrument, ponieważ jako jeden ten z instrumentów ma ciepłe brzmienie bardzo. Nie ma takich wysokich dźwięków, na przykład jak trąbka ma ciepłe, niskie, czasami wyższe dźwięki i myślę, że to jest takie dobre. No ja już jestem ciekawa utworu, który dla nas przygotowałeś. Co to będzie? Zagram wstęp do utworu Louisa Armstronga, West End Blues oraz Ragtime Scotta Joplina. To w takim razie słuchamy.